O Jezus, to będzie długi odcinek. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Patrzol i mamy nowy sklep. Nie wiem, co tu się stało w ogóle. Wyszedł skin, którym się mega jaram. Jest piękny. Zimowa zabójczyni z kataną na plecach. I to z pięknym takim mieczem. Powiem wam szczerze, że sztosik totalny. Skin za 1500. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Do tego mamy zbierak, odwrócone ostrza, który wyszedł z... Zimowym zabójcą chyba taki skin był wcześniej, ale pokażę wam go teraz. Nowa lotnia, śnieżne ostrza. Bardzo ładna lotnia. I mamy cały zestaw w ogóle, dwa zbieraki zimowe od kruczycy i od anioła. A właśnie to serce z lodu, to było na walentynki, ale teraz jest w zimowej wersji i lotnia kruka w zimowej wersji. Do tego w sklepie mamy górską wojowniczkę, którą też sobie zakupiłem. Kiedyś ją miałem, potem ją oddałem i teraz znowu zakupiłem. Do tego mamy karmazynowego zwiadowcę, żwawe stopy i pełnia życia. To już nieważne. W sumie ważne. Pokażę wam żwawe stopy. I pełnia życia. Takie coś. Okej. Rozdziałka Full HD. Proszę bardzo. Rozdziałka Full HD, żeby wam pokazać, jak to wygląda na waszych rozdziałkach. I lecimy z pierwszym skinem. Boże, jaki to jest piękny skin. Naprawdę, powiem wam szczerze. Pamiętajcie, żeby użyć kodu Patrzol. Tutaj pode mną jest napisane. W aktualizacji 7.40 dostaniecie skórkę do broni walentynkową, jeżeli użyjecie tego kodu. I pamiętajcie o konkursie. Pierwszy link w opisie. Konkurs na bardzo dużo rzeczy. Między innymi taka bluza, V-dolce, ratowanie świata, mnóstwo. Wszystko jest w pierwszym linku w opisie. I sprawa jest taka, jeżeli nie macie Facebooka, bo tam trzeba wysłać screena na Facebooka. Jeżeli nie macie Facebooka, wystarczy mi wysłać na Discordzie, jest taki specjalny kanał. Niedługo zobaczycie, będą dwa odcinki z 20 fragów. Zrobiłem dwa razy 20 fragów dzisiaj, więc będą dwa odcinki dzisiaj i jutro. I zobaczycie sobie po prostu, jak to wygląda, tam na początku mówię odnośnie tego konkursu. Więc to wszystko będzie. Ale najwięcej powiedziałem w tym opis streama, po prostu w link opisie. Okej, okay, lotnia. Pierwsze co patrzymy to lotnia. Zimowe ostrza. Bardzo głośna lotnia. Bardzo ładna, ale głośna. Lotnia mi się mega podoba. Od razu tam takie 8 na 10, ale jest mega głośna, raczej nie będę nią grać. Ale naprawdę jest piękna. Serio piękna. Już spałem, powiem wam szczerze. Jezu, ale piękna lotnia, serio. No, ale jest mega głośna. Okej, mamy starego Galila, bo jesteśmy na placu zabaw. Dobra, i teraz dźwięk kilofu. Ten kilof jest za głośny według mnie i bardzo piszczy w uszy. No, troszeczkę jest za głośny. I co do skina, ten skin jest piękny. Tryhardówka, która jest mega ładna. Skin biały. Biało taki... seledynowy, nie wiem czy to jest seledynowy, biało-niebieski powiedzmy, z pięknym backblingiem, naprawdę, jak wiecie, katana mi się bardzo podoba, a teraz wyszedł jeszcze taki backbling, który no jest takim mieczykiem, prawie katana, taki mieczyk i jeszcze ma tą taką wstążkę. Jezu, jakie to jest piękne, skin oczywiście nie przeszkadza w niczym, jest świetny ten skin. Powiem wam szczerze, skin dla mnie 10 na 10, nie widziałem przecieku, ja się zdziwiłem, jak włączyłem konsolę zobaczyć, jakie są skiny, no ale powiem wam szczerze, że piękny. O Jezus. I powiem wam szczerze, że jestem ostatnio chyba w życiowej formie, bo dwa dni, trzy gierki po 20 fragów, dwie na solo, jedna na składach. To powiem wam szczerze, że koks, totalny koks. Ale skin jest super. I ten odcinek będzie długi, dlatego że wam pokażę jeszcze lotnie i dwa zbieraki. I chyba raczej to pomontuję, co wy na to? O, 90-tki. Widzicie, nauczyłem się 90-tki kręcić. Już buduję coraz lepiej. Buduję coraz lepiej, więc... No mam nadzieję, że będziecie wpadać na streamy zobaczyć. Okej, okay, lecimy dalej. Pamiętajcie o kodzie Patrzol. Taka magia teraz. Montaż. Kod Patrzol, kod Patrzol. Dobra, bez pajacerki. Okej, okay, z czym wam pokazać to? Jaki mamy skin tutaj? Tego mamy skina. Pokażę wam skina z górską wojowniczką. W sensie z górską wojowniczką pokażę wam nowe zbieraki. Bo też jest w sklepie, gdzie jest górska wojowniczka. Masakra. A czal, czemu masz tyle skinów? Chyba będziemy robić odcinek z przedstawienia konta. Dajcie znać, czy chcecie taki odcinek, bo już były dwa albo trzy nawet takie odcinki. Będzie czwarty, jeżeli chcecie. Gdzie jest? Boże. Jest, dobra, mamy. Backblink zostawiamy, bo jest piękny. I zbierak. Weźmy pierwsze serce i lotnie weźmy tą kruczą. Proszę bardzo.
i lecimy do giereczki. Jeszcze wam nie powiedziałem, zestaw, ogólnie tak, kilof jest za 500, ten od tamtej babeczki, te ostrza, lotnia jest za 800, a zestaw jest za 1000. Cały zestaw, dwóch kilofów i lotni, wydaje mi się, że mega się opłaca. Dobra, polecimy sobie szybko zobaczyć, jak ten kilof brzmi. Aj, lotnia, zapomniałem o lotni. Powiem wam szczerze, no na tych detalach średnio ta lotnia wygląda. O jest, lepiej już. Spoko jest ta lotnia, cicha, ładna. Powiem wam szczerze, że tą lotnię trzeba mieć. Ten cały zestaw bym chciał mieć. Okej, weźmy sobie jakąś broń. Znowu gali szary, chyba przestępstwo jakieś. Jak brzmi zbierak, zaraz zobaczymy. Brzmi tak samo jak tamten z walentynek. A ten jest ładniejszy. Ten jest ładniejszy, według mnie, bo jest taki ładny biały. Dobra, skin górskiej wojowniczki, sztosik totalny. Kiedyś ją miałem, ale ją oddałem, jak były te zwroty, pamiętacie? Oddałem wtedy też królika i chyba misia oddałem, tak, i misia. Misia oddałem różowego, ale już mam te skiny, więc w sumie nie wiem, co za różnica. Górska wojowniczka, sztosik totalny, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Nie wiem w sumie, czemu ją oddawałem, naprawdę. Dobra, jeszcze raz 90 i lecimy do kolejnego zbieraka. Okej, karmazynowy zwiadowca, skin Bumble, tylko w innych kolorach, tych w kolorach chińskiego roku. I teraz tak, jeżeli chodzi o tego skina, no to wiadomo, bo to jest Bumble. Normalnie, według mnie ładny ten skin jest, ale nie jest jednym z lepszych, nie jest jakiś taki super mega. Ale jak na Bumble jest ładny, jak za 800 jest ładny. I teraz zbierak. Tak jak mówiłem, przyjemny głos. Przyjemny głos, aczkolwiek najmniej mi się podoba z tego zestawu, chociaż ten zestaw i tak 10 na 10 według mnie. Naprawdę, ten zestaw za 1000 fałdolcy 10 na 10. Mamy dwa zbieraki i lotnie. Pokczampik totalny. O. Budowanko, popisówka oczywiście. A, dobra, myślałem, że padnę. Okej, okay, idziemy zobaczyć, jak ta katana wygląda z innymi skinami, bo naprawdę mega, mega mi się podoba ta katana. Aj, bugging 100 na 10, naprawdę. Podierałem się troszeczkę, powiem wam szczerze, tym skinem. Ten skin jest ładny. Katanka ustawiona, skiny. Będzie trzeba je odwracać, więc zobaczymy tylko parę skinów. Zobaczmy sobie do kocicy. Ładnie pasuje, kolor fajny. Do tego skina. Nie wiem, czy mam go w ulubionych w ogóle, ale pięknie pasuje. Odznaczmy sobie. Z NVIDII. Okej, okay. No wydaje mi się, że tak, ten bugbing i ta katana z zeszłego karnetu, sztosik totalny, naprawdę. Tu nie pasuje, bo to Ragnarok. Tutaj. Chociaż wchodzi w to, to ładniej tak. A do skinów tutaj tych tryhardowych, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, powiem wam szczerze. Co jeszcze sprawdzimy? Żniwiarza, bo pamiętam, że prosiliście mnie, żebym żniwiarza zobaczył. I taryfiary jeszcze, o. Żniwiarz, no może być. Nie jest źle, o, tak powiem. I taryfiara, odczampik. Okej, okay. Sprawdziliśmy wszystko. Macie zbieraki, 3. Ten najmniej polecam. Ten zbierak najmniej polecam, od razu go sobie odhaczę. Ten zbierak, no najgorszy z całego zestawu. Ten zbierak jest super. Do tego skin, oczywiście. Prokozak ten z tym buglingiem i lotnie oczywiście ta nie, ta jest bardzo głośna, ona jest ładna, ale bardzo głośna, dlatego usuń z ulubionych, zostawimy sobie tą lotnię i teraz tak, to kosztuje 1000 fałdolcy, nie widać tego, ale to kosztuje 1000 fałdolcy, lotnia i dwa zbieraki, bardzo mi się to podoba, 500, 800 i 1500, skin super, naprawdę, według mnie 10 na 10, naprawdę. Troszeczkę kolory mogliby zmienić, ale skin super. Górska wojowniczka, no 8 na 10 powiedzmy, fajny skin. No i karmazynowy jak na Bambola za 800 to też takie 8 na 10 powiedzmy. On już był kiedyś, więc to nie jest nowy skin. Okej, okay. Żwawe stopy miałem pokazać. O nie, zapomniałem. Ale to wam tak pokażę. Czekajcie. O. O. No, to tak wam pokazałem. I teraz mamy... Tutaj, o, Rakietka Monster napisał, że sztos jest ten sklep, no, jaram się też jak ty. Pozdrawiam YouTube, pamiętajcie, kod patrz w sklepie. No i Bulldog, dziękuję ci serdecznie za to, naprawdę.
Bardzo ładna wiadomość. I Rakietka pozdrawiam, Bulldog pozdrawiam. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o sobie, dzwoni łapce w górze i kodzie patrzą w sklepie. Cześć!